Mamy tutaj fragment wykresu funkcji y równej x kwadrat, czyli fragment paraboli. W jednym z poprzednich filmów liczyliśmy objętość bryły, jaka powstaje poprzez obrót tej paraboli wokół poziomej osi x, prawda? Wtedy ta krzywa tworzy tutaj zakreśla pewną powierzchnię, ta powierzchnia ogranicza pewną bryłę, no i liczyliśmy objętość tej bryły przy pomocy pewnej całki oznaczonej. A w tym filmie obliczymy objętość bryły, która powstaje z kolei przez obrót tej paraboli wokół osi y, prawda? Czyli wtedy każdy punkt tutaj na tej paraboli no, zakreśla pewien okrąg i wtedy powstaje nam pewna powierzchnia obrotowa, no, która zresztą nazywa się paraboloidą obrotową, czyli obrót paraboli wokół jej osi symetrii, czyli ta paraboloida ogranicza pewną bryłę, no i następnie my ograniczymy tą bryłę dwoma poziomymi płaszczyznami. Za chwilę to narysujemy, tylko najpierw narysujmy tę bryłę, tę powierzchnię, prawda? Czyli tak, no jasne jest, że wtedy ta powierzchnia, jaka powstaje, to jest taka sama, jakbyśmy pełną parabolę tutaj obrócili, więc może narysuję najpierw drugą część tej paraboli, tutaj jeszcze dla ujemnych, symetrycznie, może jakoś tak i spróbuję. No, powiedzmy, że to jest symetrycznie. Tak, to jest druga połówka tej paraboli. I teraz te płaszczyzny ograniczające, powiedzmy, że to będzie y równe 1 i y równe 4. Tak, czyli teraz mamy te. Teraz mamy te okręgi, tutaj rysuję, które zakreślają te punkty i to jest jakby denko tej naszej bryły. No i jeszcze tutaj nawet ten okrąg, prawda, który zakreśla ten punkt, to będzie jakby górna powierzchnia ograniczająca naszą bryłę. Tak i powstaje coś w rodzaju takiej filiżanki, prawda? To jest jej denko, to jest taka ściana boczna, powierzchnia boczna, no a tutaj, prawda, możemy, jakbyśmy tutaj mieli pusto, to możemy tutaj nalewać herbatę. Dobrze, i chcemy obliczyć objętość tej właśnie bryły. No i to zrobimy tak, jak robiliśmy poprzednio. Jak to robimy? Otóż kroimy sobie, to mówimy tak, no, kroimy sobie tę bryłę na takie cienkie plasterki, tutaj takimi płaszczyznami prostopadłymi do osi Y, do osi symetrii. Wtedy dostajemy takie filiżanki o bardzo małej wysokości i z kolei wtedy objętość przybliżamy przez objętość takiego walca, czyli może narysuję jeden z takich walców, czyli biorę tutaj pewien, tak, i tutaj objętość zastępuje tę moją fragment tej mojej filiżanki przez taki walec, czyli mam pewien walec, no, mam pewien walec o wysokości delta y i promieniu co? Pro jakimś promieniu r od y, prawda? Czyli to jest mój punkt y. Może tutaj narysuję ten walec. Czyli co? Może tutaj najpierw narysuję jego górną denko, tak? I tutaj może trochę w powiększeniu i mamy. To jest nasz walec, to jest to delta y i tutaj mam r od y, to jest jego promień. Tak, czyli wtedy ta nasza objętość jest przybliżana przez sumę takich objętości, może nazwę delta V na i, no i tyle od i równego 1 do n ileś tam pokroiliśmy. No i następnie mówimy tak, że tak jak to w podstawowej tej idei rachunku całkowego, prawda? Potem zwiększamy ilość tego n, a jednocześnie delta y dąży do zera i wtedy mówimy, że w granicy dostaniemy jakby dokładnie tę objętość i jednocześnie widzimy, że co? Napiszmy może objętość, takie delta V, prawda? To co to jest?
No to jest walec, czyli objętość jego to jest delta y, wysokość razy pole podstawy, prawda? A jakie jest pole podstawy? No pi razy r od y do kwadratu. No to jest ta objętość. Teraz co to jest, jaki jest promień tego walca, prawda? Promień podstawy. No to jest r, no ale r to jest dokładnie x, które odpowiada temu y, prawda? Czyli r od y to jest jakby x od y. Teraz jak obliczyć x od y? No wiemy, że y to jest x kwadrat, no bo to jest nasza funkcja, wykres naszej funkcji y równy x kwadrat, czyli co, de facto musimy znaleźć funkcję odwrotną, no przynajmniej na fragment, prawda, określonej tutaj, no jeżeli istnieje, no tutaj akurat istnieje, widzimy, że istnieje funkcja odwrotna, no i ta funkcja odwrotna to jest oczywiście x, to jest pierwiastek z y, no, czyli to jest nasz promień. No i teraz mówimy, że w granicy, tak jak to wielokrotnie już widzieliśmy, to wszystko będzie nam dążyło do całki od 1 do 4, co z pi, no właśnie razy x od y do kwadratu. Może napiszmy jeszcze w takiej ogólności x od y do kwadratu dy, tak? Gdzie no właśnie to jest funkcja odwrotna do tej naszej funkcji f, którą obracamy względem pionowej, czy też fragment wykresu obracamy względem osi y. No to już możemy, wszystko już tu mamy obliczone, prawda? Wiemy, że x to jest pierwiastek z y, czyli ta objętość to będzie całka od 1 do 4. No pi możemy wyłączyć przed całkę. No i mamy x, czyli pierwiastek z y, to jest x do kwadratu dy. No to jest dosyć prosta całka do policzenia. 1 do 4, pierwiastek to jest y dy. Teraz funkcja pierwotna do y to jest y kwadrat przez 2, czyli będzie pi, możemy dwójkę sobie wyłączyć. I tu jest y kwadrat w granicach od 1 do 4, czyli pi przez 2 razy 4 do kwadratu minus 1 do kwadratu. Czyli to jest co? 16 minus 1, czyli 15. Czyli 15 pi przez 2. Tak, czyli objętość jest tyle. No i oczywiście jednostek sześciennych, prawda? W zależności od tego, w jakich jednostkach mierzymy tutaj, prawda? W rzeczywistości, no tutaj mamy jakąś jednostkę, czyli co, czy to są centymetry, czy metry, to tutaj mamy centymetry sześcienne, metry sześcienne, czy też jakiekolwiek inne jednostki sześcienne, które sobie wymyślimy na osiach tutaj, jeżeli te rozmiary są w jakichś jednostkach wybranych przez nas podawane. No więc widać, że idea jest taka sama, wielokrotnie tutaj stosowana, podstawowa zasada, idea rachunku całkowego. Znaczy jakby dodajemy nieskończoną ilość takich, jak gdyby w cudzysłowie, nieskończenie takich cienkich walców. No i, czyli zastępujemy najpierw naszą objętość, przybliżamy przez sumę objętości takich walców, no i następnie to można udowodnić, prawda, tak jak się dowodzi, że taka granica istnieje i że ta granica to rzeczywiście jest objętość tej naszej bryły. No i w naszej sytuacji ta objętość wynosi 15 pi przez 2.